Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegi Krzysztofa Pruskiego. Kolegi Krzysztofa gościliśmy już kilkakrotnie, a dzisiaj jesteśmy przy okazji powrotnej drogi niejako z Łęknicy, gdzie wczoraj nawet kolega Krzysztof dawał też do Łepuchów, tam na Barcelonę, gołębie. Tutaj w zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy z kolegą Krzysztofem tam na Barcelonie, na Łęknicy przy koszowaniu gołębi na Barcelonę, kolega Krzysztof się zapytany, jakiego gołębia dał, powiedział dziada. To się zapytamy go teraz, czy w tym roku też tam dziady dał, czy nie? Jak to z tym dziadem w ogóle było? Poszły dziady i nie wróciły, także w tym roku dałem tam, powiedzmy, że lepsze. No, z takich gołębi, co dobrze latały, ale nie jakieś takie szpicowe lotniki, tylko że 09 rok latały, nieraz uratowały tyłek w tradycyjnym mistrzostwie, to trzeba przyznać, w trudniejszych lotach. I dlatego je dałem spróbować. Dwa są z desmeta, z tego gołębia mi bardzo dobrze lecą gołębie. Naprawdę jestem zadowolony, to po oryginalnym desmecie. To jest z tym, że to krzyżówka tam z Jansenem, matka Jansenka. Jeden poszedł krzyżówka Jansen-Sanger, samczyk. I jeden poszedł Fabry razy Jansen. To poszła samiczka, jej brat to mój naprawdę bardzo dobry lotnik. W zeszłym roku miał bodajże 11, ale takich dobrych konkursów. Bardzo ładnie poleciał i maraton, i 500-ki. W tym roku też leci nieźle, chociaż nie za bardzo to się układa. Także no zobaczymy, no mam nadzieję, że może chociaż jeden wróci, bo dałem trzeci raz, także do trzech razy sztuka, jeszcze mi nigdy nie wrócił, go. Ale też mówiłeś taka jako ciekawostkę, możemy podać, że ten jeden z tych gołębi, które dałeś, tak, to są gołębie, był 8 miesięcy zamknięty, tak? Tak, to są gołębie, które w zeszłym roku już po sezonie stwierdziłem, że one nie pójdą już więcej na loty, chociaż przy tym takim ciężkim sezonie, no nie wiem czy ciężkim, ale innym, to może by się przydały. Także zostały wycofane. One były na spisie poza 50, żeby je włożyć do kosza, ale od razu zostały zabrane do mutków. Tam siedziały, bo był pusty gołębnik. Siedziały u mutków. A mówisz 8 miesięcy jeden siedział. Tak, no bo to one, nie, one wszystkie, bo ja zamykam jesienią gołębie. Powiedzmy, że w październiku. Gołębie były zamknięte i one tam siedziały, robiły co chciały, jajka miały i tak dalej. I stwierdziłem, że już Barcelona się zbliża, więc 3 tygodnie temu, w piątek, wypuściłem je na zewnątrz. To wiadomo, po takiej 8-miesięcznej przerwie zrobiły z 2 kółka, posiadały. A w sobotę włożyłem je na lot, to był 560 km mele. Nie był to dla mnie udany lot, spadłem na 6 bodajże miejsce. I właśnie, żeby było najciekawiej, to ta samica siadła u mnie pierwsza na gołębniku. Jak już zobaczyłem, że to jest ona, to już powiedziałem, o Boże, to już jest po locie. Gołębie, przy których się chodzi, wszystko się robi, karmi odpowiednio, daje wszystko. Nie poradziły sobie, nie siadły tak szpicowo. Ona usiadła w takim czasie, że była całkiem dobrze, bo patrząc na te gołębie, które tam były, to ona była naprawdę tak całkiem nieźle w oddziele. Także dziwne. No i w ogóle tam te 3 razy były. Były na 500, na 200-kach, no i teraz poszłem na tą Barcelonę. Zobaczymy, co z tego będzie. Wczoraj, kiedy byliśmy na Barcelonie, tam znaczy w Łęknicy, na przygotowaniach do koszowania gołębi na Barcelonę, mówiłeś tutaj taki niecierpliwy, trochę wracałeś szybko, spieszyłeś się, bo tutaj mieliście lot. Teraz mówiłeś, że masz 6 miejsce, miałeś do tamtego 7, momentu, a teraz 7. Po tym locie jak... Nie wiem, bo to no dopiero... A lot udany był teraz? Nie, dobry lot. W ogóle wszystkie w tym roku loty, które mają prędkość 1400, są dla mnie normalnie porażką. Teraz mieliście jaki lot, z jakiej odległości? 760 km. I też prędkość była gdzieś 90 na godzinę, może nawet więcej, no gdzieś tak na pewno było. Bo jeszcze nie ma wyników, to dokładnie nie wiem, jaka była prędkość i ta sama sytuacja. Te samce przylatywały do domu, to takie jakieś nabuzowane, że klepały. Potem w gołębniku wcale nie szły do swoich cel, tylko po gołębniku gruchały. Robiły taką zadymę, jakby... Czyli no niezmęczone były. No właśnie, nie. Ale a od ile był dystans? 760. Niezmęczone, a nie siadły szpicy. Także nie wiem, o co im chodzi, czy nie mają motywacji. Powiem, że ten rok jest trudny, według mnie, dla właśnie lotowania totalnym wdowieństwem. Moi koledzy, którzy lecą tradycyjnym, no to lecą dużo lepiej. Jednak dlatego, że tu się tak zdarza, że siada kilka samców, potem znowu nic, potem znowu jest inny lot, siadają same samice i jest w gołębniku cisza. Nic się nie dzieje, bo nie ma partnerów. One przychodzą, wchodzą do klatki, nic się nie dzieje. I myślę, że może to jest jakimś takim powodem, że coś są niezadowolone. No ale to już nic się nie da zrobić. Jeszcze 4 loty. No i co najgorsze, to jest taki rok, kiedy no na jednym locie, właśnie na tej 500, co siadła ta po 8 miesiącach zamknięcia samica pierwsza, zgubiłem 3 super gołębie, naprawdę bardzo dobre gołębie. Ta jedna samica w okręgu w zeszłym roku wysoka w kategorii D, w kategorii GMP, jako roczna najlepsza w okręgu. Potem Huben samiec, drugi na oddział, trzeci na oddział, czwarty na oddział. No i nie mówiąc już o moim białym magonku, jeżeli ktoś go złapał no i będzie ten film oglądał, to wie, o jakiego gołębia chodzi. To jest samica, co miała 358 do GMP. W tym roku też była druga albo trzecia na oddział z jednego lotu. I 3 takie lotniki w jedną niedzielę to. Jednego się zdarzało rocznie takiego dobrego gołębia zgubić.
ale trzy i jeszcze w jednym locie, to jeszcze takich rzeczy nie miałem, od kiedy lotuję gołębia. To jakie straty masz od początku sezonu? No, z takich super gołębi zgubiłem 6 starych gołębi. Natomiast rocznych, no to już zginęło ich trochę. Roczne giną ładnie i też takie fajne, co miały po 5, po 6, ale akurat, no nawet teraz jak wróciłem z tej łęknicy, to taka roczna samica z Jossa, właśnie bardzo fajna wróciła, całe szczęście. Ktoś ściągnął tipesa i wypuścił, także niech sobie weźmie tego tipesa, ale dobrze, że ją wypuścił. A w jakim stanie wracają? No te, co takie, tak jak ona na przykład, no to w strasznym stanie wróciła. Widać, że nie wiem, strasznie wyjechana. Zero mięśnia, bardzo chudziutka, no dobrze, że ktoś to wypuścił, no, że jeszcze miała siłę dolecieć, może była gdzieś blisko, no nie wiem. Ale w każdym razie tak, widać, że jakby się zajeżdżały, nie wiem, no, no. Nie idą na gołębi, przychodzą, no nie rozumiem. Ciężko mi jest jakoś to wytłumaczyć ten tegoroczny sezon. Teraz jakie wam loty jeszcze zostały tutaj w oddziale? Teraz mamy 350 za tydzień, potem znowu maraton, potem znowu 350 i 500. Aha, no to życzymy koledze sukcesów na tych kolejnych lotach, żeby z tej pozycji, którą do tej pory miałem, mamy siódmą, tak? Tak. Troszeczkę wyżej. Siódmą albo szóstą jakoś tak. Podskoczył, także... No to będzie ciężko, bo... Będzie ciężko. No, no. Tutaj jeszcze przy okazji chcemy jeszcze coś takiego powiedzieć. Tu mamy dzisiaj właśnie u kolegi Krzysztofa zrobiliśmy kilka zdjęć gołębi, które będziemy na aukcji mieli wystawione. Może coś więcej o tych gołębiach powiemy? To są gołębie wystawione z moich starych, dobrych gołębi, z bardzo dobrych gołębi. Tam jest dwóch synów, ostatnich 52-44 synów. 52-44 tak, i 51-23. To jest dwóch ostatnich synów mojego 811, bardzo dobrego gołębia. Jego syn... Powiedzmy, 51, że to jest od Jossa Tony. Tak, to jest Joss Tony. Oryginał Joss Tony. Tak. I to są jego ostatnie dzieci. To był mój super rozpłodowy gołąb, naprawdę. Jego dzieci 517, to już jest stary gołąb, to już się nie na sprzedaż. A to jest dwóch ostatnich synów z 06 roku. Jeden z nich po prostu jest na sprzedaż. Czy będą wystawione tak, dwa, będą ale dwa. Jeden z nich do wyboru tak, zostanie wyboru, po prostu sprzedany. Tak, że drugi musi tu zostać, bo to już nie ma tych gołębi. A na przykład obecnie nawet na lotowym, ta co mówię, miała 6 konkursów i wróciła wczoraj bez tipesa. To jest właśnie też wnuczka 811. Taki 216, też bardzo dobry lotnik. Też to jest jego wnukiem. No i inne super to były gołębie, to szkoda tam nawet mówić dużo, to by trzeba było wyciągnąć i naprawdę opowiadać, to były bardzo dobre gołębie. To są dwa samce, jeden jest niebieski, tak, drugi niebieski pstry. I jeszcze mamy tam z mojego starej linii Jansen, czyli czerwony razy linia złotej pary, to jest czerwony samczyk. Też tutaj są dzieci, no też mam wnuki tych gołębi, tu jest dużo tych gołębi, bo ja z tych swoich starych dziadków mam tu bardzo dużo pozamykanych gołębi, to jest jeszcze ten gołąb. Są też dwa niebieskie gołębie roczne. To są gołębie, które w zeszłym roku były na młodych lotach i wróciły po złożeniu już spisu. Także one już w lotach nie było sensu, żeby brały na lot. Tak. I po prostu ten samczyk jest na przykład u Mutków. On jest wnukiem moich oryginalnych Wandajków, ale on jest synem takiego 33-93. Jego syn bardzo ładnie lata w moim oddziale u mojego kolegi Zdzicha Zielińskiego. Nawet chyba 2 tygodnie temu kolega był pierwszy. Kolega w którym oddziale? Mój oddział. A tutaj? Tak, prezes oddziału. Z nim film. A właśnie ostatnim razem właśnie kolegę Zdzisława spotkaliśmy. Tu. Tak. To on ma właśnie po tym samcu i po kopmance takiego nakrapianego. Nie będę podawał numeru, bo dobrze mu leci ten dwulatek. To jest właśnie oryginał ode mnie po tym i bardzo ładnie mu leci. 2 tygodnie temu był ten gołąb w pierwszej piątce bodajże oddziału. Nie będę mówił dokładnie, bo tam gdzieś jak dobrze bije, to żeby nie było wiadomo. Dla łapaczy. Dlatego, a samiczka natomiast to jest właśnie po desmecie, po którym mam dobre lotniki, te dwa co poszły też na Barcelonę, ale taki był 262, 261 jego dzieci, ale matką tej samicy to jest ostatnia moja córka mojego 711. Bardzo dobrego Hołbena, to wnuk 711 był olimpijczykiem u Roberta Stolarczyka, natomiast brat tego 711, 718, to znowu jest dziadkiem takiego superlotnika u kolegi Darka Glinki w Warszawie. Przez 2 lata najlepszy w kategorii, a w okręgu był na ogólnopolskiej. Także ta linia Jossa, ta linia Hubena 711 i 18 to bardzo dobre gołębie. Także to są te dwa roczne, no bo one się już do lotów nie nadają i dlatego są też na sprzedaż. Także zapraszam. Także zachęcamy do wejścia na stronę, z wzięcia udziału w licytacji. I tak jak kolega Krzysztof mówił, to nie są żadne gołębie odpadowe czy coś, tylko po prostu tutaj też rozmawialiśmy, to kolega mówi, że ciągle tych gołębi dokupuje, nowych, tak, to w końcu jest dużo miejsca i teraz właśnie takie tak, gołębie. Tak, no trzeba trochę rozpód zredukować, dlatego że dużo ludzi też pyta o te nowe gołębie, czyli bo te kopmany takie bardzo drogie, no bo to są drogie naprawdę gołębie, te co tutaj ja sprowadziłem. No i po nich są takie pojedyncze gołębie, także to za bardzo nie idzie stwierdzić, co one są warte, dlatego popuszczałem dzieci dużo tych gołębi. Także mam pozamykanych ich dzieci, po tym Mr. Ermerven chyba 6 dzieci, po tej 847 z Mighty Mena 5 dzieci.
Z Kasiuski chyba też czwórka czy pięcioro, także dużo jest tych rocznych gębi, po których tutaj właśnie teraz dopiero ciągnę, żeby to było następne pokolenie i to krzyżuję na różne możliwe sposoby, żeby zobaczyć, co z tego będzie, dlatego po prostu, a tym bardziej, że samczyków mam bardzo dużo, dlatego tam są wystawione same samce, bo dużo jest samczyków i one są luźne, nie ma samic. No ale jedna samiczka ta co doszła, ta roczna z Młodych Lotów, no to ona jest w rozpłodzie obecnie z moim 547, numer jeden rozpłodowym Hubenem. Dobrze. Także ona zniosła dzisiaj, powinna znieść drugie jajko. I wtedy, jeżeli ktoś ją wylicytuje, to będzie na sprzedaż. Rozumiem. Także dziękujemy na razie, a tutaj jak jesteśmy już przy rozpłodzie kolegi Krzysztofa, to kiedy już będzie po sezonie, będziemy troszeczkę więcej czasu mieli i spędzali tutaj, prezentując różne hodowle. Oczywiście to z kolegą Krzysztofem sobie właśnie, jako tym takim jednym z pierwszych osób, które tutaj w Polsce sprowadza przede wszystkim gołębie Raula Xavera Verstretę. Miał oryginały od Pita Mandersa, które pochodziły z Jansenów. Miał też dużo gołębi od Josa Tona. To po prostu teraz to Kopmany, Michela Van Lintam, Marcela Sangersa. Po prostu sobie o tych rasach tutaj o kolegi Krzysztofa będziemy rozmawiać. Kolega Krzysztof też tam osobiście podróżował. Znamy go też z firmy Tornado. Tam też występował. Także będziemy mieli naprawdę dużo o czym porozmawiać z kolegą Krzysztofem. Także na razie dziękujemy, życzymy sukcesów w lotach, a kolegów sukcesów. Zachęcamy do oglądania naszej strony, no i oczywiście wzięcia udziału w licytacji. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.